Tu my przyjechali do Zawoi teraz. Tu my zostawili auto gdzieś koło kościoła. Teraz musimy drogą tu iść. Na Niebieski, do góry. Przez Mosorny Gron. Na Police. Zejdziemy do hali Krupowej, do schroniska. I z powrotem zielonym będziemy szli tutaj. I tu zejdziemy koło auta. Takie kółeczko sobie zrobimy. Widoki mamy na Babią Górę, a tu jest wieża na Mosornym Groniu. Idziemy tam się podziwiać, jak tam to jest. I jest szansa, że coś uwidzimy, bo niebo się zrobiło idealne, a przed chwilą sypał śnieg. Także zobaczymy, jakie widoki są z wieży. Jesteśmy na wieży na Mosornym Groniu. Nie wiem, ile mu ta góra. Trzeba się będzie podziwiać, ale piękna pogoda. Słonko wyszło, tam jest Babia Góra. Troszkę tam chmurki są, ale widoki są super. Piękny tu jest. Tu wyciąg. O, widoki super. Co nam udało, bo przecież jak myśli to sypał śnieg, a teraz. A my potem idziemy na Police. To jest tamta góra, taka troszkę ośnieżona. I na Police idziemy, i tam potem z Policy na halę Krupową. I potem tam z hali Krupowej będziemy w kierunku Zawoi szli. O, pięknie tu jest, super. A głosili wczoraj opady śniegu i silny wiatr, a tu taki wiaterek. Super jest. Przemek, jaki jest twój najcięższy szlak? Nie wiem, myślę, że chyba najtrudniej było ze Starego Gronia na dół. Takie tu mamy widoki, jak idziemy na Police. A sprawdziłem Mosorny Groń ma 1044 metry, a Police ma 1369. Że idziemy na Police teraz. Tu jest szlak żółty. Doszliśmy już na, a my są w tym miejscu, hala śmietanowej. Coś tu wieje, śniega. A Przemek robi zdjęcie na Babią Górę. Jak tutaj widoki, trochę się ta pogoda już. O, kurde, lepiej.
punkt widokowy fajny. Ale w lat. Teraz wieje. Trzeba iść na halę miziową. Nie na halę miziową, tylko na halę klubową przez Police. Tak to idziemy. Bo pizgo jak w kieleckim. Warunki zimowe. Ze 30 cm śniega sypie. Kurczę. A my idziemy do tej Policy i idziemy. Tak by to już było, a tu jeszcze nie ma. Dobra, no za chwilę powinna być. No i tutaj dochodzimy do Policy. Tu jest taki pomnik. Tu się kiedyś samolot rozbił. Można sobie poczytać w internecie. Jest chyba stateśnik pionowy. No. Idziemy dalej. I jest policja, to znaczy Polica. 1369. No. My teraz będziemy szli na halę klubową 30 minut. Dalej czerwonym. Widoki taki se. Babie góry nie widać, ale fajne warunki są zimowe. Śnieg sypie. Kurde, fest, taka burza śnieżna to w ogóle. Ale za chwilę będziemy w schronisku. Jeszcze dosłownie parę minut, 2-3 minuty i jesteśmy w schronisku na hali krzbowej. I już my są przy schronisku, ale tutaj sypie śnieg. Tutaj z tego tarasu, bo tu już jesteśmy drugi raz. Tu z tego tarasu fajnie było widać na Tatry. No ale teraz można sobie tylko wyobrazić, że tam są. A my jesteśmy. Tak wygląda schronisko. Mijaliśmy turystów dwóch, pytaliśmy się, czy jest otwarty. Mówili, że tak. Bo kurczę. No tak to wygląda. Wypiliśmy kawę w schronisku. Dobro była. Bogaćmy tam zjedli z chlebem. Teraz będziemy schodzić do zawoi. Mamy znak. Mamy do zawoi 2:30. A także trzeba iść. Co? No.
widoki fajne. Gdzieniegdzie tak jest dużo zawione, że się zapadamy aż po kolana. Jeszcze nam trochę do auta zostało. Już robi coraz bardziej ciemno. Mamy lampki, mamy sprzęt, także. No ale jeszcze trochę tego jest, no. Tam jest do centrum zawoju jeszcze z godzinka. Także będę mało co nagrywał, bo za chwilę będzie ciemno, to. Ale coś tam może jeszcze nagrać. Już my są na parkingu. No, zaćmiło się. Zrobiliśmy 31 km. No, prawie 32. Z drobną pomyłką, ale to szybko my to skorygowali. No i dobra. Bierzemy się już. Aha, jeszcze jademy zjeść obiad i do chałupy jademy.